się Kacper Stasiewicz, jestem członkiem koła Cerber Motorsport działającego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. W kole jestem od 2 lat, uczestniczyłem przy budowie bolidu CMS-07, również przy budowie bolidu CMS-08. Nazywam się Szymon Wasilewski, jestem członkiem zespołu Cerber Motorsport drugi rok. W pierwszym moim roku bycia w kole udało mi się pojechać na 2 serie zawodów. Było to niesamowite doświadczenie, wiele rzeczy się mogłem nauczyć, z wieloma osobami o podobnych zainteresowaniach porozmawiać oraz zmotywowało mnie to do dalszej pracy oraz dalszej nauki. W sezonie 2022 z autem CMS-08 udało nam się zdobyć wiele wysokich miejsc na arenie międzynarodowej. Były to m.in. miejsce drugie w konkurencji designu. Jest to konkurencja statyczna, w której oceniane są projekty auta, ale również w konkurencjach dynamicznych zdobyliśmy wysokie miejsca, takie jak 1. miejsce w konkurencji przyspieszenia w Czechach, 3. miejsce w konkurencji endurance, jest to wyścig wytrzymałościowy. Zdobyliśmy również 2. miejsce również w konkurencji przyspieszenia. Na zawodach w Węgrzech jeździliśmy po największych torach Formuły 1. Miałem też szczęście, że byłem w sezonie 2022 kierowcą bolidu. Zawody średnio trwają 6 dni. Na początku przechodzimy przez inspekcję techniczną, która sprawdza, czy nasze auto jest zgodnie z regulaminem. Następnie podchodzimy do konkurencji statycznych, takich jak design, który polega na opowiadaniu o naszym aucie, o procesie konstrukcyjnym, a na końcu przechodzimy do konkurencji dynamicznych, w których ścigamy się autem w linii prostej, w zakręcie oraz bezpośrednio już na samym torze. Najlepsze wspomnienia wiąże z torem w Węgrzech, ponieważ był to tor Formuły 1. Jeździliśmy po głównej prostej startowej, na której na co dzień jeżdżą bolidy Formuły 1, jak i również inne klasy wyścigowe, i z tym torem mam najlepsze wspomnienia. Myślę, że dla wszystkich najbardziej emocjonującą częścią jest konkurencja endurance. Jest to wyścig długodystansowy. Udało nam się w tym sezonie ukończyć wszystkie 5 endurance'ów, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. W konkurencji endurance nasz samochód musi pokonać 22 km na torze pełnym zakrętów oraz prostych, na których musimy uzyskać jak najlepsze przyspieszenia, czasy hamowania oraz jak największą przyczepność w zakręcie. Myślę, że sukces, który udało nam się uzyskać z bolidem CMS-08, jest spowodowany doświadczeniem osób, jak i również nowym podejściem do działania, ponieważ stwierdziliśmy, że nie tworzymy kompletnie nowego auta, jakim jest bolid CMS-08. Postawiliśmy na ewolucję auta CMS-07, poprawiliśmy pewne niedociągnięcia i dzięki temu udało nam się stworzyć auto, które mu bardzo blisko do ideału. W sezonie 2023 zdecydowaliśmy się na projekt 2-letni, który będzie polegał na implementacji napędu hybrydowego. Ujrzy światło dzienne dopiero w sezonie 2024. W 2002 roku zmienił się przewodniczący koła, doszło wielu nowych członków zespołu. Przeprowadzamy rekrutację raz do roku lub 2 razy do roku. Cały czas szukamy nowych członków, osób zainteresowanych motoryzacją, nie tylko motoryzacją, również inżynierią, aspirującym na bycie konstruktorem oraz posiadającym ogólne zainteresowania w inżynierii.